20, Dani Alves, 5, Carles Puyol, 3, Gerard Piqué i 22, Erik Abidal w linii pomocy. 14 i z 9 Samuel Eto'o, oto rezerwowi wśród skład Wisły. W bramce Mariusz Pawełek, w obronie numer 2 Peter Szinglar, numer 4 na środku Marcin Baszczyński, numer 20 Wybrożek, numer 23 oto ławka rezerwowych Wisły. No, właśnie dzisiaj będziemy świętować ten awans, o którym marzymy już od wielu, wielu lat, do przerwy w tej rywalizacji między Wisłą a Barceloną. Bogucki, dobry pressing, Bogucki stara się odwrócić i dośrodkować, Bogucki, jest tam Paweł Brożek, ale jest również Puyol, bo odbieramy piłkę, Junior Diaz, Wiktor Valdez. Łata dziury w drużynie Macieja Skorży, poczyna sobie jak na razie w tym spotkaniu całkiem nieźle. Zobaczmy, to jest efekt pressingu. Najpierw Łodzińskiego, potem Boguskiego. Nie odpuścili Wiślacy, walczyli do końca. No i jeszcze raz Paweł Brożek, który wykorzystał gapiostwo Carlesa Puyola. Natychmiastowa decyzja, że dotknęła go śmierć ojca, ale Baszczyński powiedział, że ten czas jest już za nim. Przeżył to wszystko ze swoją rodziną. Bardzo wspierali go tutaj podczas rozgrzewki kibice Wisły Kraków. Piotr Brożek. Boguski natychmiast. Piotr Brożek w pole karne i... Odważniej w tym meczu grają. Także Paweł Brożek szukał tym podaniem od razu swojego brata Piotra. Gerard Piqué, trudna sytuacja, Wiktora Valdesa. Valdes nie może piłki łapać. Valdes, najlepiej pusta bramka i jak wybijają, nie! Mija piłki. Łobodziński był bardzo blisko, ale i Rafał Boguski byli w obrębie. Petera Szinglara pod nogi Yaya Touré. Xavi na lewo do Auriego, przy nim Junior Diaz. Auri, nie takich piłkarzy ogrywał Thierry. Auri, uwaga! Eto na nasze szczęście bardzo daleko od bramki. I przy pierwszej próbie podania strata i kłopoty pod własną bramką. Zagranie dla Abidala, Szinglar naciskał lewego obrońcę Barcelony. Francuz poradził sobie już Xavi. Szybki kontratak, Baszczyński pędzi, by zablokować Auriego środkiem. Biegnie to po prawej stronie, jest Iniesta, Auri, Auri kontra Marcin Baszczyński, Auri to jest prawie pole karne, Auri, zwód i Pawełek! Swoje 100%, Keita, mocno do Auriego, musi tam pędzić Kleber, jest Iniesta, idzie również środkiem Keita i Xavi, uwaga, doskonała interwencja Piotra Brożka w ostatniej chwili. Przez piłkarzy Wisły kosztuje ich bardzo wiele sił. Tu szarża Auriego, blisko był Kleber, ale za chwilę zobaczymy podanie Francuza i tu właśnie... Do startowania w pierwsze tempo, do ewentualnego zagrania prostopadłego studzi trochę boczny sędzia dzisiaj. Marek Zieńczuk, Zieńczuk, pole karne, jest szansa dla Wisły, Valdes! Ależ fenomenalnie! Było blisko bramki dla Wiślaków w starciu z Barceloną, brawo Wisła! Tak, dobre tempo zagrania. Ze strony Tomasa Irsaka okazuje się, że i bardzo... Z peryferium futbolu niemniej jednak niesamowicie ciekawa. Łobodziński, tymczasem jest Zieńczuk, to już pole karne Barcelony, Zieńczuk przy nim Dani Alves, znów atakują Wiślacy. Zieńczuk szuka dośrodkowania lewą nogą za wszelką cenę, Zieńczuk! Ach, nie było tam w momencie gry. I z dużym ryzykiem trzeba grać jeden na jeden w obronie w tej chwili. Dani Alves! Pawełek wiedział, co dzieje się z piłką od pierwszej sekundy, gdy Alves... Zobaczmy. Ponad murem, ale nie... Junior Diaz. Strata piłki na rzecz Iniesty. Iniesta poradził sobie również z Irsakiem. Iniesta w środku, Eto po lewej stronie Auri. Iniesta blisko już nasze pole karne. Kleber tym razem nie fauluje. Eto nie bierze udziału w akcji, ale jest Auri! Mamy... Był na spalonym. Spójrzmy, już w tym momencie nie mógł grać, ale Auri nie był na pewno na spalonym. Został Zieńczyk. Po lewej stronie jest Boguski. W środku Piotr Brożek. Przejmuje ją jednak Auri. Francuz nabiera rozpędu. Groźna akcja Barcelony czwórką. Auri zatrzymuje go Baszczyński. Nie, Eto szuka strzału. Szczęście zbyt egoistycznie gra Kamerończyk, ale jest jeszcze przy piłce Iniesta, Pawełek. Miejmy nadzieję, że przede wszystkim Wiślakom sił starczy na następne 45 minut. Auri. Keita. Na prawo, sporo znów czasu miejsca, i nie jest to dośrodkowanie Pawełek! Viola z pewnością przeprowadzi zmiany, to jeszcze raz dogranie. I nie jest świetna. Baszczyński ryzykownie, ach, zdążył. Ponownie kapitan Wisły Kraków Baszczyński, brawo! Poradził sobie z trzema rywalami. Niesamowita akcja Baszczyńskiego, zagranie w kierunku. Chyba Brożka, strzał na bramkę Valdesa! Jak niewiele brakowało! Chyba pomocnika Wisły nie trafia jednak do siatki, zobaczmy. Błąd Alvesa, Zieńczuk błyskawicznie z pierwszej trafy dla Wisły i Wisła Barcelona 1-0. Gol, 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 gol! Już powtórki strzału Zieńczuka nie zobaczymy. Przepiękne trafienie Klemera!
inaczej rozwiązują go niż Polacy. Teraz dokręca na piłkę do bramki Mariusza Machołka. Machołek musi uważać i przerzuca. I Auri, i Piqué. Przypominać gramę z Barceloną. Trochę za dużo nonszalancji w tym ostatnim zagraniu Piotra Broszka. Jest przy piłce Xavi. Blisko niego Irsak. Xavi na prawo. Sporo miejsca. Teraz ma znów na dośrodkowanie Iniesta. To już nasze pole karne. Andres Iniesta. Eto! Pawełek! Jeszcze Auri! Alves chyba zagrał piłkę ręką. Sędzia tego tak nie zinterpretował. Na spalonym Eto! Nie ma bramki wyrównej. Zobaczmy. No taka sytuacja stykowa. Ale decyzja arbitra... Też 22 centymetry. Tak, z nią się nie dyskutuje. Eto zagrywał do środka, do Kejty. Nie może zrozumieć Kameruńczyk, dlaczego sędzia uniósł chorągiewkę, ale to jest... Zobaczmy, no taka sytuacja stykowa, ale decyzja arbitra... Też 22 centymetry. Tak, z nią się nie dyskutuje. Eto zagrywał do środka, do Kejty. Nie może zrozumieć Kameruńczyk, dlaczego sędzia uniósł chorągiewkę. Środkowanie i Pawełek! Znowu było groźnie. Gudjonsen. Gudjonsen do Eto, uwaga, Auri Baszczyński, brawo do Pawełka. Troszeczkę zgubiony z ustawieniem, to już bym nie zdążył. Zieńczuk, czy to był faul? Nie, pokazuje Dariusz Michal, że nie było przewinienia, a tymczasem Eto wyjdzie sam na zap. Eto będzie za nim Baszczyński, Samuel Eto, Eto! Nie ma gola. Fenomenalne spotkania na środku obrony. Tak, bardzo dobry, bardzo szybki powrót. Co prawda Eto tutaj wykorzystał swoją... Alves, piłka odchodząc od bramki Pachomka. Stop, jest groźnie, poprzeczka! Teraz mieliśmy wielkie szczęście. Alves... I potem jeszcze usiłował utrudnić prowadzenie uwaga, piłki do gry. Uwaga, jesteśmy tu pod bramką, Marcelny Valdes! Nie ma rzutu karnego. Aby wyjaśniać oczywistą sytuację. Dani Alves, pole karne, Pawełek! Ach! Błąd Eto. Łobociński przejmuje piłkę Brożek. Szkoda, że Niedzielan nie wykorzystał swojej szybkości. Teraz Łobociński jest na prawej stronie. Wstają kibice z miejsc. Łobociński w środku będzie Niedzielan. Wojciech Łobociński ogrywa łatwo. Chleba Łobociński! Rywala, takie zagranie na zachowanie Łobocińskiego. No nie wiem, trudno ocenić. Trzeba go zapewnić. Niedzielan i Baszczyński. Paweł Brożek, Junior Diaz. Zatokują czwórką, piątką Wiślacy. Junior Diaz, Diaz daleka. Keita, Yaya Touré. Jeszcze raz Yaya Touré. Ach, teraz złamał schemat ataku Barcelony. Eitor Gudjonsen zablokowany. Brawo, Junior Diaz. Broni Barcelony z rytmu. Momentami, tak jak teraz, zobaczmy. Yaya Touré, mamy sporo szczęścia, ale teraz zwróćmy uwagę. Gudjonsen przekłada piłkę na prawą nogę, bo z tej piłki Dani Alves został na lewym skrzydle. Dokręca piłkę w kierunku naszej bramki. Pawełek! Broni z głową Gerarda Piqué. Znów brawo Pawełek, ale to nie koniec. Puyol. Puyol, wypychamy go z naszego pola karnego. Walczcie, Wiślacy, jeszcze dajcie z siebie wszystko. Brawo, Marek Zieńczuk. Seydou Keita, ale Puyol. Puyol. Bojan Krkić, jest w środku Piqué, jest Auri, Krkić, Piqué! Zalazny mur. Małecki, Niedzielan, Paweł Brożek przed polem karnym, Dani Alves, Pawełek! Ach! W siłach grają Wiślacy przeciwko Barcelonie. Małecki, Auri w pole karne, Pawełek wychodzi z bramki, Szinglar. Szinglar i Bojan Krkić, Słowak Górołach, Bojan Krkić! Wielki moment dla tych tysięcy fanów, to jest wielki moment dla piłkarzy, dla trenera Macieja Skorży. Ale do pełni radości jeszcze kilkadziesiąt. Po bramce Klebera z 52 minuty. I koniec! Wisła Kraków przechodzi do historii! Nie awansowała do Ligi Mistrzów. To jest dzień triumfu Barcelony, ale to jest również dzień triumfu Wisły Kraków i Macieja Skorży. Jest polskim pierwszym trenerem, który wygrywa z Barceloną, a każdy z piłkarzy Białej Gwiazdy, który dzisiaj był na boisku...